Piłkarki ręczne Samborad Czew odniosły ważne ligowe zwycięstwo. Uczyniły to w znakomitym stylu. Pokonały 32-24 KS Kościerzynę. Tczewski zespół jest niemal pewny awansu do tworzonej w przyszłym sezonie centralnej pierwszej ligi. To było ważne spotkanie w kontekście walki o awans do tworzonej w przyszłym sezonie centralnej pierwszej ligi. Zespół z Kościerzyny ma ambicje rywalizacji na tym poziomie, jednak w tym sezonie rozczarowuje. Początek meczu był wyrównany. W 6 minucie to zespół gości prowadził różnicą 2 bramek. Samborzanki jednak rozkręciły się i weszły w niedostępny dla rywalek tryb. W ataku grały pewnie i różnorodnie. W defensywie nie popełniały błędów. Przez niespełna kwadrans tczewianki zdobyły 11 bramek, nie tracąc żadnej. W 23 minucie prowadziły 14-5. Ostatecznie pierwszą połowę wygrały różnicą 10 bramek, 19-9. Początek drugiej połowy należał do KS, który zdobył 3 bramki z rzędu. Gospodynie jednak przebudziły się i wróciły do 10-bramkowej przewagi. Znakomicie grały doświadczone rozgrywające tczewskiego zespołu Katarzyna Zduniak i Aleksandra Puckowska. Obie zdobyły dla Sambora po 8 bramek. Skuteczne były też Wiktoria Łosiak i Wiktoria Nobis. W drugiej części meczu trener wprowadził młodsze zawodniczki tczewskiej kadry. Pokazały się z dobrej strony, nie pozwoliły drużynie z Kościerzyny na odrobienie strat. Ostatecznie Sambor odniósł zasłużone zwycięstwo 32-24, niwelując szanse KS Kościerzyna na dogonienie czołowej czwórki. Zespół Bartłomieja Peplińskiego wygrał komplet 5 meczów rundy rewanżowej. Z pierwszej połowy byliśmy bardzo zadowoleni. Ta gra się kleiła, był rytm, były sytuacje. Troszkę skuteczność była nie tak jak trzeba, ale zbudowaliśmy sobie bezpieczną przewagę 10 bramek. Naprawdę to bardzo dobrze wyglądało i w obronie, i w ataku. Był atak szybki, był atak pozycyjny, wszystkie elementy jakby tutaj działały tak jak trzeba. No, w drugiej połowie troszkę się zacięło niestety i zamiast kontynuować tą taką przewagę, no to gdzieś graliśmy tak bramka za bramkę, ale mecz był pod kontrolą cały czas. Grało się bardzo fajnie, super zaczęłyśmy od początku. Wiadomo, są błędy, rzeczy, które można poprawić, ale generalnie mecz wyglądał tak, jak powinien wyglądać, oprócz może początku drugiej połowy. Ale sama ta radość, którą przyniósł nam ten mecz, te wszystkie bramki, No fajnie po prostu, przyjemnie się grało, przyjemny mecz. No niektóre wasze zagrania naprawdę, ręce same składały się do oklasków, a zwłaszcza takie fajne asysty do ciebie. No bardzo się cieszę, fajnie, że mogłem się pokazać, dziewczyny też super zagrały, fajnie to po prostu wyglądało, fajnie się grało, a jak fajnie się gra, to też ładnie to wygląda, w sumie o to w tym chodzi. Fajnie się ogląda, jak wprowadza pan młode zawodniczki do gry, ich jest w naszej drużynie bardzo dużo i no wiadomo, że na początki nie są dobre, ale warto być cierpliwym. Tak, ja zawsze to powtarzam, no, że cierpliwość i praca na treningach, zaangażowanie zawsze będzie popłacało. Chciałoby się, żeby te dziewczyny grały jeszcze dłużej, no ale akurat dzisiaj sytuacja wynikowa no, nie pozwoliła, żeby wcześniej je wpuścić. Trzeba było kontrolować wynik. Jednak no, na pewno tutaj Wiktoria Łosiak się dobrze wkomponowała w zespół. Czekamy jeszcze na Agatę Piotrowską, czekamy aż wróci z kontuzji Kornelia. Także jest z czego czerpać.